A na czym polegają badania stratygraficzne? Malowidła są często ukryte pod wieloma warstwami farb, tynków, różnych zacierek cementowych. Czasami są pokryte nasiekami, w jakiś sposób zniszczone. Nie zawsze są w takim stanie, że zachwycają. Czasami są to szczątkowe jakieś fragmenty. Słowo konserwator zabytków kojarzy się Tobie zapewne z urzędnikiem, czyli konserwatorem zabytków miejskim lub wojewódzkim, który można powiedzieć wymyśla, co masz zrobić w Twoim budynku, który znajduje się albo w gminnej ewidencji zabytków, albo w rejestrze zabytków. A dzisiaj poznacie Panią Annę Maćkowiak, która jest konserwatorem zabytków, która świadczy usługi na przykład renowacji zabytkowych napisów po to, aby spełnić oczekiwania konserwatora miejskiego lub wojewódzkiego, ale pamiętajmy, że oni dbają o dziedzictwo kulturowe. To są też ludzie. Oni mają za zadanie chronić ten majątek, który stoi latami, dekadami i wiekami. A więc porozmawiajmy z panią konserwator, która właśnie robi renowację jednego z napisów w miodowej faktorii. Dzień dobry pani konserwator. Zgodnie z rozmową chciałbym porozmawiać na temat badań konserwatorskich i renowacji napisów w miodowej faktorii. Zacznijmy od podstaw. Na czym polegają badania konserwatorskie? Badania konserwatorskie to bardzo szerokie pojęcie. Te badania, które najczęściej przeprowadzam w kamienicach, to badanie na występowanie polichromii, czyli malowidła na albo dekoracji ornamentalnej na ścianach lub na suficie budynku i na badanie na ustalenie pierwotnej kolorystyki, czyli na przykład klatki schodowej. Wtedy staram się dotrzeć do pierwotnych warstw malarskich, niekoniecznie z dekoracją, i określić na podstawie wzorników, jaki miały dokładnie kolor. A na czym polegają badania stratygraficzne? Malowidła są często ukryte pod wieloma warstwami farb, tynków, różnych zacierek cementowych. Czasami są pokryte nasiekami, w jakiś sposób zniszczone. Nie zawsze są w takim stanie, że zachwycają. Czasami są to szczątkowe jakieś fragmenty, a czasami zdarzają się rzeczywiście bardzo pięknie zachowane, nawet bardzo stare malowidła. Po to, by je znaleźć, wykonuję takie badanie sondażowe, czyli w różnych bardziej charakterystycznych miejscach na występowanie takich malowideł robię niewielkie takie okienka, gdzie staram się ustalić stratygrafię tych warstw. Także badanie stratygrafii polega na tym, że ustalamy na podstawie tych odkrywek, takich sondażowych, jak przebiegała kolejność warstw, czyli która warstwa jest pierwsza. Jak będzie pani wykonywała to odrestaurowanie tego historycznego napisu? Konserwacja odnalezionego w tej kamienicy napisu będzie dosyć prosta i przyjemna. Napis jest zachowany bardzo dobrze. Został odkryty chyba przez jakąś ekipę remontową wcześniej, także niestety nie byłam przy zdejmowaniu tych nawarstwień wtórnych i nie wiem dokładnie, co było na tym napisie, ale spowodowało odbarwienie, zwłaszcza tutaj w partiach tła. Konserwacja będzie polegała na impregnacji tego malowidła, po to, żeby w żaden sposób się nie pudrowało. Ale przystąpię tutaj też do restauracji tego napisu, która będzie polegała na przywróceniu jego estetycznych walorów, to znaczy te przebarwienia w tle zostaną uzupełnione warstwą malarską w odpowiednim odcieniu, tak żeby przestały być tak widoczne. Same litery delikatnie scalimy, czyli jakieś niewielkie przetarcia po prostu uzupełnimy farbą.
I właściwie cały przebieg tej konserwacji do tego i restauracji do tego się sprowadzi. Pani Anno, dziękuję bardzo za rozmowę, za moc odpowiedzi. Życzę samych udanych prac konserwatorskich. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rola konserwatora zabytków jest istotna podczas procesu inwestycyjnego w budynku zabytkowym. Są tacy, którzy szukają nieruchomości tylko w miejscu, gdzie jest budynek z duszą, elementami zabytkowymi o wartości kulturalno-historycznej. Warto dodać, że jak remontujesz budynek, to masz możliwość wnioskować o dotacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. O tym Tomasz Laskowski opowiadał w poprzednich odcinkach. Pamiętaj o dzwoneczku, aby otrzymać powiadomienie o kolejnych materiałach.